bardzo Ci dziękujemy, bo nasze stare oczy i wszystkie zmysły aż się wracają do tych lat. Jestem bardzo wzruszony, przepraszam, że tak mówię, ale niestety bardzo dziękuję, że jesteś z nami i nam to umilasz, bo jest to tak, jak powinno być. My starsze i Ty młodzież, która przejmie za nami ster. Proszę Państwa, dzisiaj powiem tak, że mamy dzisiaj szybciej idziemy do domu, tylko dlatego, że mamy bardzo ważne zadanie. Zadanie, żeby każdego namówić na 1 marca, żeby nasz marsz, marsz bydgoskich patriotów był tym najważniejszym. I po drugie, abyśmy za tydzień każdy z nas wziął ze sobą syna, wnuczkę, kogoś znajomego. Jest to możliwe, proszę Państwa. Nie wiem, co się wydarzy, ale bądźmy gotowi nawet na to, że trzeba będzie jechać czy coś innego zrobić. Mamy do siebie telefony, informujmy się i zawsze, jak coś się dzieje, zbieramy się tu. Żeśmy dalej rozpoczynamy dalej nasze codzienne wołanie o wolną Polskę. Bo tam, gdzie my jesteśmy, tam jest Polska. Tu właśnie jest Polska. W naszym sercu, w naszym umyśle. Pokażemy zawsze, że będziemy stać do końca. Do końca naszych dni. Mówić wszystkim. Tu jest Polska. Tu jest Polska! 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 Proszę Państwa, drodzy patrioci, przypomnijmy sobie, co o nasz wielki rodak, patron Solidarności, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Wołał do nas: zło, dobre, zwyciężaj. Wtedy w stanie wojennym to było nasze podstawowe hasło. I udało się. Dobro zwyciężyło, ale teraz w wyborach zwyciężyło zło. I nie możemy do tego dopuścić. Nie możemy mówić ich językiem, wulgarnym, bezczelnym. Nie. My jako patrioci mówimy po polsku. Mówimy polskim językiem spokojnie, że nie poddamy się temu złu, bo to jest zło, które opanowało rząd i idzie dalej, jak lawina. Musimy przeciwstawić tamę. My już to widzimy. Chcielibyśmy, żeby większość Polaków to zobaczyła, że dali się omamić temu złu. Omamić się pięknym słówkom o wolności, a u nich wolność to jest równa co chceta. I oni to robią. I oni to robią. Nie ma na to naszej zgody. Precz, to jest hunta, to jest, jeszcze raz powiedziałem, to jest normalna hunta. Nie przestrzegają konstytucji, nie przestrzegają żadnych ustaw, a tak postępuje tylko hunta. Proszę Państwa, przypomnę, bo już kiedyś mówiłem, że w jaki sposób Hitler doszedł do władzy. W sposób demokratyczny. Opanował ludzi, obiecał cuda. Jak zdobył władzę, wszystkie połamał ustawy, konstytucje i siłą prowadził tak zwany faszyzm. Obyśmy się my nie doczekali, że będziemy mieli siłą wprowadzony tutaj faszyzm. Bo to nam grozi. Jeżeli będziemy milczeć, jeżeli będziemy się godzić na bezprawie, to niestety może to również do nas przyjść. Ale pamiętajcie, mamy Boga w sercu. Jesteśmy ludźmi wiary i nie wstydźmy się tego. Nie wstydźmy się tego. Mamy tysiącletnią kulturę polską. I tak, kochamy Polskę, mamy Boga w sercu. Jeszcze raz przypomnę nasze, jakie są podstawowe wartości. Bóg, honor i ojczyzna. Bóg, honor i ojczyzna. Bóg, honor i ojczyzna. Bóg, honor i ojczyzna. Bóg, honor i ojczyzna.
Pana i Ojczyzna. I przekazujmy to naszemu następnemu pokoleniu, żeby zostali wierni tym naszym wartościom. Będziemy powoli kończyć naszą demonstrację. Uważamy, że póki żyjemy, nie odpuścimy temu rządowi. Pamiętajcie, nie odpuścimy im żalić świecie. Oni mogą sobie robić co chcą, ale my nie odpuścimy. Teraz zaśpiewajmy.